nowenny, czytamy fragment prywatnego listu Pier Giorgia do jednego ze swoich przyjaciół. Ten fragment zwraca moją uwagę na dwie potrzeby. Pierwszą z nich jest potrzeba wspólnoty. Pier Giorgio nie tylko należał do różnych wspólnot katolickich czy studenckich, ale też stworzył swoją, Towarzystwo Ciemnych Typów. Grupa ta pod pretekstem humorystycznych wypraw i wycieczek górskich stała się dla niego miejscem, w którym mógł głosić o Bogu i pomagał zbliżać się do Boga tym, z którymi przebywał. To właśnie wspólnota może dać nam siłę i wsparcie verso l'alto, ku górze. Drugim ważnym aspektem jest potrzeba modlitwy i konieczność tej modlitwy za naszych bliskich. Piotr Jerzy często prosił swoich przyjaciół o modlitwę także za siebie, samemu też ją ofiarując. Słynnym stała się jego prośba do przyjaciół, by odmawiając różaniec, do każdej dziesiątki dołączyli jedno więcej Zdrowaś Mario w jego intencji. Fragment ten przypomina mi, że trzeba się modlić za naszych bliskich i trzeba też odważnie prosić o modlitwę za nas. Modlitwa jest bowiem nie tylko pokarmem dla naszej duszy, ale może stać się liną ratunkową dla tych, za których się modlimy.